Witam Was w szóstym dniu Vlogmasu. Dzisiaj z Magdą robimy Lazy Day. Może zrobimy jeszcze jakieś świąteczne zakupy, aby było tak trochę mikołajkowo. Z prezentami. My właśnie teraz lecimy do Primarka, do Galerii Młociny i... Chcemy zobaczyć ozdoby świąteczne, w sensie najbardziej nam zależy na poduszkach i jakimś kocu. Więc zobaczymy jak to, co znajdziemy. I musimy jeszcze coś zjeść, bo dzisiaj jeszcze nie jedliśmy obiadu, ja jestem w sumie głodna. Ale dzisiaj wszystko tak na szybko, bo strasznie, też... No jeszcze Ewelina po prostu z Tomkiem zrobili nam niespodziankę, więc no... Więc też nie byliśmy na to przygotowani. No a też po drugie musimy jechać, no bo jest 6 grudnia, więc trzeba sobie jakieś prezenty kupić. Właśnie podeszliśmy pod Primark i jest taka kolejka, że stoimy tutaj, a tam jest sklep, więc troszkę sobie postoimy. Jezu, jak się przestraszyłam! Rewanż! Właśnie znaleźliśmy taki łańcuch z bombek i on jest taki różowy, jest mega ładny. Zastanawiamy się, czy nie weźmiemy. A ile kosztuje, kochanie? 40 zł. Ale ładny jest. Jesteśmy właśnie w dziale domowym i trochę się zawiedliśmy, bo myśleliśmy, że będą jakieś świąteczne poduszki, a w sumie... No, my tego nie szukamy w ogóle, tylko właśnie świątecznych rzeczy, a świątecznych rzeczy w ogóle nie ma, więc... Nie chcieliśmy kupić właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej poduszki i koce świąteczne, ale no nic nie ma, jest tylko z myszki Miki, więc... Dobra, więc znaleźliśmy kolejny dział świąteczny, to jest w sumie takie troszkę porozkładane po sklepie. I znaleźliśmy takie piękne reniferki, które kosztują 60 zł, ale my w sumie mamy już dosyć sporo takich... No i one są też ciemne, są takie trochę bardziej ponure, więc... Więc chyba odpuścimy sobie. Ale jest taki bałwan za 30 zł i w sumie jest taki cudziutki. Nie wiem, czy może do pokoju naszego? Co myślisz? Można i tak. Chyba weźmiemy. No jak nie, to komuś damy po prostu. Jesteśmy w Homendiu i wybieramy poduszki. W sensie no jest na pewno większy wybór niż w Primarku i ta jakość jest jednak fajniejsza. Ale jeszcze w sumie nie wiemy, czy cokolwiek wybierzemy. Też nie ma jakichś takich ładnych, takich... Nie mówię, że są tandetne, ale są takie... No w sensie wydaje mi się, że to jednak nie jest to, czego my potrzebujemy. No. Co sobie wypatrzyłaś? Zobaczcie, to piękna torebka z Guessa. Pierwszy raz mi się podała torebka z Guessa. A ile? 550. A nie jest ładna? Mi się mega podoba. Ładna. No ładna, ładna. Chyba, że jakiś wspólny Mikołaj. Powiem wam, że właśnie przyszliśmy do Van Graaffa i dużo lepsze zakupy na pewno robimy niż w Primarku. Te są fajne promocje, a są dużo lepsze rzeczy po prostu. Ja się znalazłam tą torebkę, co właśnie przed chwilą mówiłam. Kosztuje 550 zł, a poprzednio 160. Więc mega się opłaca.
Czuję, że wydamy dużo. Powiem wam, że w sumie są mega promocje. Magda też przymierza wiele rzeczy. Mamy tutaj swojego operatora. Ogólnie teraz przymierzyłam sweterek z Tomiego. Magda właśnie siedzi. Ja przymierzam kolejne rzeczy. I no Magda chyba weźmie dwie, trzy. Wszystko wziął. Co? Wszystko bym wzięła stąd. Czyli wszystko bierzemy, bo... A ja cię wyjdzie za to wszystko. 534. Mhm. Kochanie, za takie ubrania, to jedną koszulę czasami kupię za taką cenę. No, bo to jakoś tak... No jeżeli ci się nie podoba, no to nie bierz na siłę. Powiem wam, że jesteśmy już w tej... Powiem wam, że jesteśmy już w tej przymierzalni chyba z półtorej godziny. I co chwilę znajdujemy jakieś nowe rzeczy, ale my już z Kubą jesteśmy zdecydowani, już nie będziemy kombinować, ja już nie patrzę na inne rzeczy. Nie brałam. Czemu? No. Mówię, co bym taki wzięła. Krój męski bardziej bo jest. Bo w barkach jeszcze tego. Najbardziej. Na hasło NKK powoduje się jakieś. Tak, raczej można po nazwisku? Dziękuję bardzo. Okej, więc się zbieramy kolejne okienko kalendarza adwentowego. Dzisiaj jest ze mną specjalny gość, czyli moja siostra. Hej! Za chwilę wyjeżdżę, ale tak szybko właśnie będziemy razem. No tak chwilę, szybko, żeby... speed. Jeszcze mnie jesteś na obie ciekawe, co tam jest, bo wiadomo, że to jest takie bardziej dla dziewczyn, więc otwieramy. Myślę, że będzie coś fajnego jak codziennie. Dobra, więc czekamy szóstki. A dzisiaj Mikołajki właśnie, to pewnie coś specjalnego tu jest, widzę. Ale małe okienko, więc nie wiem, czy to jest specjalnego. Ale myślę, że będzie coś fajnego. Co to? Coś płynie. Co to jest? Płyn do mycia. O, tonik! Z Pixie, to jest bardzo dobra firma. To są bardzo dobre toniki, w sensie dużo osób jest zadowolonych. I są dosyć drogie, więc... bardzo fajne, naprawdę. Takie malutkie pudełeczko, ale właśnie na podróż przydał się taki tonik. Jest też zetinolem, który też jest bardzo fajnym składnikiem w kosmetykach. No i fajnie, że na zimę akurat. Tak, fajnie, że na zimę, więc mega, super, jak ci się podoba. Fajny, no właśnie można przecież rzetinol, nie można wiosną i latem. No bo światło płynie. No właśnie, więc sobie spoko, ale idealne. Ja no super, ty nie masz chyba toników w tym momencie. Nie, właśnie no mi się skończył, wszystko mi się ostatnio kończy. Chcielibyśmy was wszyscy pożegnać, weekend był szalony, szybki super, strasznie. To była niespodzianka, więc naprawdę bardzo się podobał. Wpadajcie na kanał Ewel, Tomek w sumie u Eweliny teraz występuje codziennie, to prawie jakby był ich wspólny. Jestem gościem codziennym. To jest Tom Ewel. Tom Ewel. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, kanału Ewel. Łapki w górę i oglądajcie nas codziennie. Jutro się widzimy. My właśnie jedziemy do garażu zawieźć Tomka i Ewelinę. Zawieźcie nas? Wydobycie nas windą! Zawozimy windą. Nie chcę, żeby Skippy wyjeżdżał. Tak, będzie ci przykro. Chyba jednak nie. Pa! Pa! Siemka, Tomek. Ale był ci w twarz niechcący, jak tak dawałem rękę. Pa! I takie... My już właśnie odprowadziliśmy, jest tak zimno, że ja sobie robię coś takiego z szala. Jesteśmy ubrani, o, może byśmy kliknęli. Dzięki za dzisiejszy vlog, koniecznie nas oglądajcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Do jutra, pa pa.